Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym poradniku. A dzisiaj przedstawię wam coś może przydatnego, może raczej nie dla niektórych. A mianowicie bardzo fajną sztuczkę, czyli jak zmienić ikony dysków twardych. Czekajcie. O, mam zwykłe domyślne ikonki Windowsa 7. Jak widzicie, mam spatchowane na Windows 10 i chcę ikony dysków zmienić sobie na dziesiątkowe. A więc będziemy musieli użyć do tego edytor rejestru. Minus start R i regedit. No. A więc po kolei wchodzimy w ścieżki. Hakuj local machine, software, Microsoft, Windows, current version, Explorer, i na Explorerze się kończy. Prawym przyciskiem myszki na Explorerze dodajemy nowy klucz i podpisujemy Drive Icons. Ten klucz jest niezmiernie ważny, bo właśnie jak można przetłumaczyć, ikony dysków. Więc dajemy nowe klucze i wpisujemy litery dysków. Ja w moim wypadku mam A, B, C, D i S. No, tak. I pod każdym dodajemy nowy klucz i wpisujemy default icon. I tak pod każdym. Ten klucz odpowiada za ścieżkę, jakie ikonki mają być wyświetlane w naszym eksploratorze Windows. Więc tak. Na A, czyli na dyskietki, użyjemy sobie ikonek. Ja już mam przygotowany folder z ikonkami, więc ja sobie użyję mniej więcej z tego. Czekajcie, jaka to jest ikonka? A, takie ikonka, takiego. Czyli ImageRS28. To skopiuję. I tak. Zmieniamy wartość kluczu i wpisujemy, od cudzysłowie zaczynając, lokalizację naszego pliku ICO. Poczekajcie momencik. Czy ja mam Win 10, czy... A, ja mam ze spacją, dobra. Najmniejszy błąd nie będzie po prostu wam wyświetlał. Tej oto zacnych ikonek. I wklejamy sobie... I ma teraz 28. W sumie skopiuję sobie całą ścieżkę, będę najwyżej tylko cyfry zmieniał. Więc tak, mam już zmienioną, to są dane, które będzie nasz komputer czytał. Więc tak, B to jest stacja dysków DVD. A więc jak DVD, to też tak samo zmieniamy. I cudzysłów 37 i cudzysłów. Więc dobra. Teraz na C to jest główna stacja. Stacja podstawowa, więc szukam. Niech mi tylko załaduję ikonki pod stację dysków. Wymaga raz 36, więc dobra. Zmieniam na 36. I tak samo zrobię pod S-kę, bo dla mnie. Bo ja mam pokazaną partycję. Zastrzeżone przez system, to jest w utworzy formatu i partycji dysku głównego, ale to można, może kiedyś indziej. I teraz D, czyli zwykły dysk, i ImageRS 32, V i 32. Ok, jak już mamy wszystko, możemy to zamknąć i to zamknąć. I restartujemy i cyk, i magia. Mamy już zmienione ikonki. Jak to się stało? No magia regedita. Więc co? Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Nie patrzcie tutaj na to XD. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że to pomogło. Cześć.